Co? A, jednak coś, o jednak coś! Słuchajcie, odebraliśmy rybowóz. Cały rybowóz morskiej ekipy. Jedziemy dzisiaj, gdzie jedziemy? No i teraz nie da rady powiedzieć. Na żabiego kruka najpierw, a potem po hoteliku. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Jarek skoczył na wyższy level, zawsze nam się gubił w żabkach. A tym razem wtedy żabka przyszła do Jarka. Jarek, normalnie ty jesteś rozpieszczony, proszę bardzo. Dzięki bardzo. Cześć Szymon, i co, dzisiaj coś złowiłeś już? Było raz branie. Branie raz było. I co ty masz? Dragona, bardzo fajne wędzisko, króciutkie. Tak. No i nawet kołowrotek, zobaczcie to. To normalnie, ja nie wiem kto jest twoim tatą, nie? No. Cześć, ja ci tutaj dać cześć, czekaj, piona. I opowiadaj. A co mam ci powiedzieć? Stoimy tu jakiś czas i nie ma ryby. Nie ma? No to ponoć najlepsze miejsce. Słuchajcie, byliśmy już tutaj, nie wiem, no miesiąc temu. Był loker, słuchajcie, ciągnął rybę z rybą. Samo konie. Miesiąc temu. Miesiąc temu. Miesiąc temu, a teraz tutaj nie ma ryby. No, marzec, prawie że marzec. I nie ma nic. Ale to ja nie wiem, od czego to zależy. Może po prostu spłynęła stąd. Nie? Siedzi w kanale, na pewno pod hotelem siedzi. Albo lokesi wszystko wyciągnęli. No jest z nami Kuba. Kuba, często jesteś na łowisku? Właściwie tutaj pierwszy raz, zawsze chodzę z drugiej strony pod hotel pływający. Tak jest, to tam wszyscy chodzą i tam jest ponoć dobrze, a tu? Mówisz no, słabo, nie, słabiej? Nie wiem, nie słyszałem w ogóle o tym miejscu do tej pory, ale ja też jestem świeży, więc nie będę się wypowiadał zbyt dużo. Aha. Też w wędzisko widzimy Jacksona. No dzisiaj Filip też sobie Jacksona fundnął. Tutaj jest dosyć płytko i chyba mi się wydaje nic nie ma, bo łowiliśmy tamten kawałek, tam nic nie było, z góry też z drona nie wygląda to ciekawie. Chodź Kuba, idziemy do Jarka, zobaczymy co tam Jarek powie ciekawego. Dobra, żeśmy szybko tutaj obłowili ten kawałek wody. No i na tą godzinę, bo jest jeszcze mega wcześnie, nie ma nic, nawet puknięcia na różne metody, drop shot, boczny trok, główki jigowe. Filip, idziemy na most! No i to tyle w zasadzie. Przechodzimy na drugą stronę, będziemy się kierować w stronę hotelika. Też bardzo fajna miejscóweczka. Jak jesteście tutaj w tej okolicy, to warto się bryknąć, bo to jest bardzo blisko, nie? Trzy słowa Jarek o tej miejscówce? Kiedyś to palała, może nigdy mi nie obdarzyło jakąś większą rybą. Tu kiedyś taki team miał zawody. Tam gdzie staliśmy właśnie padł fajny boleń, taki 68 z tego co pamiętam, na ultralighta, więc było co tam ciągnąć. Aha. No podejrzewam, że tu się sandacz pojawia, jakieś leszcze też pewnie. No ostatnio któryś wypadł z kolei, tutaj kompletnie właściwie nie ma ryby. Albo jakieś małości takie co najmniej. Okej, jesteśmy po drugiej stronie. Tam mamy, zobaczcie, hotel. Z góry to wygląda właśnie tak, jak teraz to widzicie. Natomiast z dołu, zobaczcie, no nie jest źle. Tutaj jest bardzo płciutko. Moim zdaniem nie za bardzo warto łowić właśnie tutaj pod mostem, ewentualnie tutaj. Mamy ruch wody, w tym miejscu można by było spróbować, zresztą łowiliśmy to na poprzednim filmie. Macie go tam. Natomiast jeżeli chodzi o tą miejscówkę, hotel jest bardzo znana, oblegana. Co zresztą widać na załączonym obrazku, zobaczcie po drugiej stronie ile mamy ludzi. I jak sobie zobaczymy tam dalej, przy moście, gdzie mamy te krzaki, tam to już jest w ogóle petarda. Tam ja jeszcze nie widziałem tego miejsca, żeby tam nie stał wędkarz jakiś. Ja nie wiem co tam jest. Jak mamy ten hotelik, można obłowić go z jednej i z drugiej strony, no problem. Natomiast od tej strony drugiej, czyli nie od tej strony, tylko z tamtej strony, moim zdaniem jest lepsza woda, lepszy dołek tam jest.
zobaczcie sobie Pink Percha, on tam zrobił takiego konia 30 plus, więc myślę, że to dobry moment na to, żeby tutaj spróbować połowić i z jednej i z drugiej strony. Myślę, że coś by mogło być. Zobaczcie, jest coraz większy stan wody. Dopiero co żeśmy przyszli, a woda zaczyna się przelewać przez tą betonową paskę. Zobaczcie, jak to wygląda. Dosyć fajnie, bo zaraz będziemy pływać. Czyli no co można powiedzieć, że nie wiem, taką cofkę chyba mamy z morza. Nie wiem dokładnie, jak tutaj na tej wodzie jest, ale niedługo będzie powódź. Chyba to się tutaj wchodzi. W ogóle to bajzel mały jest. No ale dobra, chodzi nam o to, żeby wejść do tej kładki. O właśnie, ona jest tam. I to jest to miejsce bardzo mocno oblegane przez tutejszych tubylców. O, nawet jest takie wydeptane. Idziemy tym wydeptanym. W sumie nie wiem. O, jak ślisko. Ale trzeba uważać. No i dobra, mamy taką piękną kładkę. Mam nadzieję, że się na nią da wbić. Pięknie, ja cię kręcę. Co to jest? Tu chyba jest wszystko. Witam. Tubylec? Morska TV. Ja wiem, że Morska TV. Ja wygrałem tą wędkę białą. Na urodzinowej debacie. No. Ja nie chcę narzekać, Jarek, ale chyba no, nie jest za dobrze, co? No nie modlujcie się do Neptuna, to macie potem efekty takie. No. Dobra, jak na tym Big Slate'cie taki sandacz? Jak to się zachowuje ta wędka? Bardzo ładnie się ugina. Nie zgubi tej ryby, tak? Aha. Ale no czas reakcji to troszkę... Troszkę jest. Troszkę jest, także jest. No jest miękka. Mhm. Tutaj żyłka by się nie sprawdziła. No nie, no ale zobacz, tyle ludzi tutaj jest i nikt nic nie łowi. Kurna, nawet coś dużego ma. No teraz podbiera. Chodź, ja ci dam. Dawaj, do nas. Zeszła. Przykro nam bardzo. Pozdrowienia wysyłamy z drugiego brzegu. To jest to, o czym mówiłem wam wcześniej. Ta woda cały czas płynie. I nawet czuć delikatny uciąg wody, jak zarzucamy przynętę. Jak ją ściągamy, to ona równolegle do nas nie idzie, tylko się gdzieś tam miesza daleko. No i tam znowu jakieś chlupnięcie było widać. Nie, to chyba wiesz co, mi się wydaje, że to był lesz, on się złapał przy zabrzuszek albo coś innego, nie wiem co to było. No to ale to był, mówisz, lesz. Myśmy się obstawiali, sandacz duży. Wiesz co, nie wyłożył się z wody aż tak bardzo. Było go widać, jak się tak delikatnie, delikatnie, ale nie wiem co to było. Aha. Nie, to jednak brak umiejętności, nie? Sprzęt. Haczek przede wszystkim taki zajebiście malutki miałem, bo na drobnicę było tak na stole. Zabrakło umiejętności. Hamulec skręcony na maksa, bo też no nie było szans tego wyciągnąć. No widzisz. No szkoda. Widocznie nie miała parcia na szkło. O. A zooma takiego zrobiłem, że wszystko było widać. Jest nasz też fotograf Marek. Marku, opowiadaj i co? Udane spotkanie ze mną. Z kolegą z dawnych lat. Uwaga, tutaj tak. Oczywiście. No. Nie poznaję Gdańska. Nie poznajesz? No, chyba z 4 albo 5 lat nie obserwowałem tych zmian. Jeden nie wypał, zauważyłem. Jaki? Holiday Inn. Paskuda. Paskuda, Holiday Inn. Na wyspie z Pichrzów. W ogóle nie pasuje charakterem do wystroju całej okolicy. Jak? Nie, nadal nic nie bierze. Mówiłeś, że będzie jedno okoń za drugim. I w połowie będą brały. My z Filipem spadamy na most zielony. Dobra, idę też, no to nie ma sensu. Tutaj, nawet tutaj nie biorą, no naprawdę szoły. No tutaj już coś powinno być, nie? No, jakie sandaczki mamy? Sandaczek. Sandacz. Czyli nadal okoniówka bez okonia. Na koniówkę bez okonia, pokaż jaka to jest petarda, no. Normalnie mam déjà vu, pamiętasz na tym filmie też takiego próbowałeś przybliżyć. Dokładnie takie same. Nie, wtedy okonia wstawiliśmy w kadr, teraz sondacza zrobimy. Sondacz. I do wody, proszę bardzo. Czyli most zielony broni się na tle tego Gdańska jednak chyba najbardziej. Jest ich tutaj sporo i to się tutaj broni. Jeżeli chcecie sobie połowić, to na most zielony. Chyba najlepsza akcja jest. No teraz. Początek roku, marzec 2022. Tylko czekam, aż Filip coś złowi, nie Filip? Jeszcze nic nie złowiłem. No, ale nie daj za wygraną, chłopak. Kurczę, ciśnie, ciśnie. No i zobacz, Jarek, tutaj przyszliśmy i tu się dzieje, nie? No tak, one tu siedzą. No ale myślisz, że to tak... Dobra, to się wytnie.
Myślisz, że tak jest tutaj co roku? Z tymi sandaczykami? No. Koniecznie, tutaj rok do roku może być niepodobny. Był rok, to ci mówiłem, że był rok, gdzie było bardzo dużo konia, bardzo drobnego. Uh-huh. I z opadu na przykład łowiłeś no kilkadziesiąt koni, to idąc po spółdzielni Troś, też na wodach morskich na przykład byś łowił. Uh-huh. A była taka jesień kiedyś, parę lat temu, że naprawdę były fajne okonie. Może nie jakieś tam rekordowe, ale można by się było nałowić. Ktoś mówił, że to jest woda taka bardzo cykliczna, że co parę lat coś tu większego wpływa, jakiś okoń. Różnie to może być, naprawdę, to nie ma reguły pewnie. Tak się kończy łowienie sandaczy, zobaczcie. Obskubane wszystko. Ale no, trochę ich nałowiłeś dzisiaj. Trochę ich dzisiaj poszło, chociaż są rozmiarowo pozostawiały wiele do życzenia, ale aha. Może jakiś zielony się trafił. I obciął końcówkę. Ale słuchaj, bo mnie ten Big Slide trochę interesuje, bo ja też mam Big Slide z Mikado na sandacza. Tutaj mamy na okonia typowo. Sprawdziła się, słuchaj. Tak, no, sprawdziła się fajnie. Fajnie pracuje, nie gubi ryb. Mhm. To najważniejsze, jak już coś zapniesz, to doholujesz. To doholujesz, tak. Aczkolwiek nie miałeś okonia dzisiaj na niej. Same nie, sandacze. Nie. Drugi raz nad wodą, same sandacze. Okonia jeszcze nie było na niej. Ale małe sandacze, to trzeba powiedzieć. Takie tak, okoniowe. Tak. No takie. Wiesz, tego rozmiaru okoń to już by był całkiem przyzwoity. No, wagowo też by inaczej pracował, tak? Nic straconego, wszystko przed nami.